tutti amici di Calcio, witamy bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy na Kurwa Sud. Który to odcinek chcieliśmy zacząć od podsumowania występu włoskich klubów w europejskich pucharach, ale wszyscy jesteśmy nabuzowani reasumpcją losowania Ligi Mistrzów i od tego oczywiście zaczniemy. Witam w studiu bardzo serdecznie Marcin Długosz, acmilan.com.pl i Super Express, Michał Borkowski, Meczyki.pl i Tomasz Lipiński, komentator Kanału Plus, dziennikarz piłki nożnej. Panowie, no absolutnie czegoś takiego nie widzieliśmy nigdy. I zanim podsumujemy występ włoskich klubów europejskich pucharów i przyjrzymy się na przykład tym, którzy już w ogóle nie grają w pucharach i tym, którzy spadli do Ligi Europy, no to jak komentujecie no w ogóle to, co się wydarzyło w UEFA i czy wiadomo, że najbardziej wkurzenie musi być największe w Realu Madryt, które zamiast trafić na Benfikę, trafiło ostatecznie na PSG. Ale jak oceniacie losowanie włoskich klubów? Czy na przykład w Juventusie się cieszą, że Villarreal, a nie Sporting? No i co myślą sobie w Interze, który zamiast na Ajax trafił na Liverpool? Znaczy ja myślę, że Juventus niestety stał się taką firmą, że inni się cieszą, kiedy trafiają na Juventus, bo teraz Juventus takim bardziej stał się napisem na dropsach niż silną drużyną, z którą trzeba się liczyć. Czy Sporting, tak, Sporting Lizbona, tak, był pierwszą opcją, czy Villarreal, no myślę, że skala trudności podobna, tylko że inne style. Villarreal to jest drużyna taka bardzo estetyczna, kulturalna, świetna technicznie, mająca gwiazdę, nawet akurat w tym momencie, która zabłysnęła, ale przecież Gerard Moreno za chwilę też wyskoczy po tej, jak już wrócił do zdrowia. No ale cóż, no z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że Juventus to nuda, że atrakcja to bardziej ze strony Villarreal, ale co będzie na przełomie lutego i marca, to trudno cokolwiek przewidzieć. Na pewno no Juventus, nie spodziewam się, żeby miał przejść na zasadzie tego Cortomuzo, czyli nie wiem, jakiś tam 0-0 na wyjeździe, 1-0 u siebie. Nie. To będzie musiał być zupełnie inną drużyną. Powiedzcie, Villarreal właśnie wyeliminowało Atalantę w bezpośrednim meczu, na wyjeździe, prowadząc co prawda już 3-0 i tracąc to, doprowadzając do 3-2, no ale jednak mimo wszystko to robi wrażenie z Atalantą, która tak się spisuje dobrze w tym sezonie. No tak, generalnie Atalanta w tych meczach z Villarreal po prostu była słabsza, tak, bo to nie tylko w jednym, ale w tym drugim też tam odrobina szczęścia, z tego co powiem, skończyło się remisem, ale to był remis z takim mocnym wskazaniem właśnie na Hiszpanów, także no nie jest to na pewno łatwe losowanie. Pytanie, czy dla Juventusu tak de facto jest łatwe losowanie Ligi Mistrzów, tak? No widzimy, że w ten weekend widzieliśmy mecz z Wenecją, też się wydawało, że rywale taki do klepnięcia, skończyło się stratą punktów, także podobnie wydawało się, kiedy losowali Lyon, kiedy losowali Porto, że okej, okay, tak, super, tak, losowanie, tak, idziemy dalej. Już a myśleli jak, o tym, jak już wyeliminowali, tak, Atletico, że to prosta droga będzie już do tak, półfinału. Już myśleli o tym, kto później, tak, kto tak, tutaj tak, odpadnie już i tak dalej, kończyło się tak, że to oni kończyli już rozgrywki Ligi Mistrzów, więc nie ma łatwych rywali dla Juventusu, troszeczkę właśnie tak jak Tomek mówi, bardziej właśnie napis, fajna marka, tym mogą straszyć, samą grą już niekoniecznie. Czy dajesz jakiekolwiek, Marcin, szansę Interowi w starciu z Liverpoolem? No na pewno daje jakiekolwiek szanse, bo na tym polega Liga Mistrzów, że tu już się zebrały nieprzypadkowe drużyny, tylko jednak mówimy o tym ścisłym gronie 16 najlepszych ekip Europy. No Inter oczywiście nie będzie faworytem w tym spotkaniu, ale jednak wydaje mi się, że z każdym kolejnym miesiącem ten Inter Inzaghiego się rozwija. To nie idzie tylko, nie idą tylko za tym dobre wyniki. Teraz pozycja lidera tabeli Serie A i dość pewny awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, ale idzie też za tym bardzo fajna ofensywna gra, która wydaje mi się z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsza, więc myślę, że ciekawe, jeszcze tylko przez... Marcin, komu będą kibicowali kibice Milanu, co? Czy na zasadzie, żeby pomścić, będą mieli ciężki wieczór w Mediolanie, to na pewno. Ale też tak mnie rozśmieszył, jest takie wideo po meczu z Cagliari, jak Simone Inzaghi schodzi schodkami z murawy i przewraca się i to właśnie tak dzisiaj się Inter może poczuć, patrząc na wyniki losowania najpierw z Ajaxem. No wiadomo, że tam by też łatwo nie było, bo Ajax świetnie zorganizowana drużyna, ale jednak skala trudności przy Liverpoolu niesamowicie trudniejsza. Jurgen Klopp mówił tydzień temu, że
nigdy nie grał na San Siro, to będzie jego pierwszy raz, zatem ma od razu dwa razy i zobaczymy, jak z tego wybrnie. No tutaj ciekawe, jaki ślad pozostawi na tych kluczowych zawodnikach Liverpoolu Puchar Narodów Afryki, no bo to może być takim języczkiem uwagi. Ja wiem, że tam trochę czasu upłynie, że to będzie dobrze zorganizowane, ale jednak jakiś powinno zostawić ślad na Salahu, na Mane, i to jest jakiś tam czynnik, być może, który pomoże Interowi, ale patrząc, no to jest inny biegun, inna szybkość, także zdecydowanym faworytem mimo wszystko Liverpool. Widzowie na czacie poruszeni twoimi słowami, że Juventus to tylko napis na drobcach. Nie, Jack Daniels pisze mocne słowa, ale Don Lipiński się zna niestety. MB Mbiakowski pisze, Inter będzie musiał wspiąć się na niesamowite wyżyny swoich umiejętności i liczyć, że Hakan wciśnie kilka bramek z rożnych. O Hakanie Çalhanoğlu będzie w tym programie jeszcze za chwileczkę porozmawiamy. Tylko analizując losowanie, na chwileczkę zajrzyjmy też do Ligi Europy, gdzie no hitowe starcie Barcelona, bo od niej zacznę, trafiła, która po 20 latach spada do Ligi Europy z Ligi Mistrzów, nie zagra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 20 lat i trafiła właśnie pytanie, czy najgorzej jak mogła, czyli na Napoli. Kto dla was będzie faworytem w tym spotkaniu? Emil Kapusta pisze tak. Patrząc na obecną formę podopiecznych Spallettiego w lidze, możemy rzec słowem każdego szanującego się buchmachera. Napoli, kupon ci Spartoli. No więc, no ale do lutego może się tam wyleczą główni. Wiktor Osimhen już chyba powinien wrócić. Jak oceniacie? Czy widzicie, jak wygląda ta Barcelona obecna? Kto dla was będzie faworytem w tym dwumeczu, który to stanie się takim prawdziwym pucharem imienia Diego Maradony? Bo zobaczcie, Barca leci do Arabii Saudyjskiej rozegrać ten mecz z Boca Juniors, a powinna przecież zagrać. Gdzieś tam na pewno ten duch Diego Maradona będzie unosił się nad tym meczem, no bo przecież on z Barcelony trafił do Napoli. Tutaj to wszystko zaczęło nabierać rumieńców, czyli jakoś ten temat będzie na pewno wracał. No to, co powiedziałem o Juventusie, mógłbym przerzucić na Barcelonę w tym momencie naprawdę, bo oczywiście dużo będzie zależało w Napoli od tego, jak tam będzie wyglądała sytuacja kadrowa, zdrowotna. Jeśli powiedzmy, że tam wszyscy będą w miarę sprawni, ci kluczowi zawodnicy z Fabianem Ruizem, Piotrem Zielińskim, nie wiem, Koulibalim z tyłu, no to jest niezwykle istotna postać, nie dojdzie ktoś nowy, to Napoli w tym momencie wydaje mi się, że wygląda lepiej. Wygląda od strony takiej piłkarskiej, technicznej, organizacji. To gdybyśmy tak mieli zestawić najlepszą jedenastkę Barcelony i najlepszą jedenastkę Napoli, to ja tutaj nie widzę żadnych kompleksów, a nawet przewagę na korzyść drużyny Spallettiego. To jest przede wszystkim super, że tak jak na ogół, czy często włoskie drużyny traktują Ligę Europy jako taką kulę u nogi i niekoniecznie się w niej wykazują na maksimum możliwości, tak Napoli w tym sezonie pokazuje, że to może być naprawdę fajna przygoda, zwłaszcza po tej reformie, która podzieliła Ligę Europy też na Ligę Konferencji i siłą rzeczy w Lidze Europy są silniejsze ekipy. Fajne mecze z Leicester w fazie grupowej, był Spartak Moskwa, więc już takie drużyny, z którymi spokojnie można byłoby się też mierzyć. No może Leicester było w ostatnich latach tylko raz w Lidze Mistrzów oczywiście, ale to jednak jest czołówka Ligi Angielskiej, więc bardzo silna drużyna. Tak samo teraz Barcelona, tak jak napisał od razu po losowaniu Aurelio De Laurentiis, to będą takie noce na miarę Ligi Mistrzów. I pomijając już jakiekolwiek kwestie sportowe, no bo tak jak Tomek powiedział, zobaczymy, jak to będzie wyglądało za dwa miesiące, zwłaszcza też pod kątem zdrowotnym w Napoli, no to już sama ta otoczka robi robotę i sprawia, że mimo że to jest tylko jedna szesnasta Ligi Europy, to będzie się to oglądało super. No i przede wszystkim te mecze Napoli w Lidze Europy były naprawdę kapitalne, tak? Bo trzy mecze ze Spartakiem czy z Leicester to były zawsze takie fajne historie, dużo bramek, naprawdę dużo się działo. No i to dobrze zwiastuje, tak? Kwestia właśnie tego Diego Maradony, którego mu postawiono pomnik przed stadionem w Neapolu. Kwestia tego, że mamy Piotra Zielińskiego, o którym Pepe Reina mówił, że to jest piłkarz, którego on by widział w Barcelonie, także pod względem umiejętności technicznych, to jest piłkarz na Real, na Barcelonę. To tworzy taką fajną historię. Że nie musimy się martwić o zdrowie Piotrka, to tylko po prostu przeziębienie, to, że zszedł w 20 minucie meczu z Napoli. Nie ma się co martwić. Po prostu powinien był pewnie
odpuścić ten mecz, ale to nie jest jakiś głębszy tam z problem. Tego, co tak można było między wierszami się dowiedzieć, może trzeba jeszcze na to poczekać, bo pewnie został poddany testowi antykowidowemu, że być może też taka może być przyczyna. Wiadomo, że mecz z Leicester też był takim meczem dużego ryzyka, że piłkarze Leicester przyjechali też, były z jakimiś tam podejrzeniami, częściej przyjechało, były dodatkowe w dniu meczu, jeszcze byli testowani, a tam istniało jakieś zagrożenie, że może dojść do jakiegoś zakażenia. I to też jest brane pod uwagę, że mógł tutaj w tym wszystkim maczać palce ten nieszczęsny COVID. Ale no zobaczymy, ale wydaje się, że to nie jest nic takiego niepokojącego. Tak, to Piotr Dłonowski donosił na Twitterze, że z tego, co się dowiedział, tam wszystko jest w miarę w porządku, nic jakiegoś poważnego się nie wydarzyło, także trzeba być dobrej myśli, bo faktycznie te obrazki wyglądały średnio, tak? Piotr Kazińskiego, który schodzi, ewidentnie pokazuje, że nie może tego oddechu złapać, natomiast to nawet ta wypowiedź z Palettiego tak trochę no, podgrzała to, te emocje, powiedział, że był prawie, że przestraszony, tak? Quasi impaurito, nie wiem, jak to do końca powiedzieć, no bo tak nie można być do końca prawie, że przestraszonym, tak? Może zaniepokojony byłoby lepszym słowem. Więc no może było się martwić, natomiast te doniesienia świadczą o tym, że chyba powinno być wszystko w porządku. Może faktycznie jakieś lekkie przeziębienie i tam. No ale to pokazało też, jak on zszedł z boiska, jak dużo znaczy dla Napoli jednak. No to był obraz smutny, chyba najgorszy mecz Napoli w tym sezonie. I fajnie było się przekonać chociażby na tym nieszczęściu Polaka, które wydaje się nie będzie tak duże, jak ważną postacią jest dla Napoli, jak ważną postacią jest dla całej ligi, no bo jego gra jest naprawdę fascynująca. Zwłaszcza, że jak porównamy chociażby z tym meczem z Leicester, tak, który był no, swoim przed chwilą, no to tam był absolutnie pierwszoplanową postacią, tak naprawdę 3 asysty drugiego stopnia i no, całą rzadko się zdarza, że piłkarz, który strzela 2 gole, nie był wybierany na piłkarzem meczu, właśnie tak, Elmas, tak. Tylko ten, który tam zaliczał właśnie asysty pierwszego, drugiego stopnia, a wszyscy obwołali jednogłośnie Zielińskiego. Dodam go na czacie, jednak istnieje wiara większa niż u nas w studiu w Inter, ale już zapomniałem, kto to pisał. Michał Tokarski. Szkoda, że Barella się tak wyeliminował, a i tak szanse były bardzo małe. Bianco Nero 1897. Juventus ma przed sobą jeszcze zimowe okienko transferowe, które Anieli raczej musi zainwestować duże środki, bo inaczej Ligi Mistrzów nie będzie w następnym sezonie. Zobaczymy. Natomiast pytanie o Marcin do ciebie. Milan. Milan nie zagra już w europejskich pucharach. Czy to według ciebie dobrze, czy to źle, bo no patrząc na grupę, można było przewidzieć, że tak to się może skończyć. Pierwsza Liga Mistrzów od 7 lat. Z drugiej strony zobacz, Interowi na dobre wyszło brak gry w europejskich pucharach, skupienie się tylko na Serie A w poprzednim sezonie. Czy masz jakieś nadzieje z tym związane? Czy czujesz niedosyt? No bo zwłaszcza, że byłeś na tym decydującym meczu z Liverpoolem. Tak, co do zasady to oczywiście, że źle, no bo wiadomo, że w piłkę gra się o zwycięstwo i skoro Milan mógł awansować, jeżeli nie do Ligi Mistrzów, to chociaż do Ligi Europy w przypadku pokonania Liverpoolu, to fajnie było to uczynić. Nie udało się, no i oczywiście możemy to zostawić z tymi wszystkimi wrześniowymi, sierpniowymi przewidywaniami, że na papierze Milan mógł co najwyżej rywalizować to trzecie miejsce z Porto. Nie udało się, czwarta lokata, więc no to jednak pozostanie, myślę, takim rozczarowaniem, tym bardziej, że jeszcze w 20 czy 30 minucie tego meczu z Liverpoolem po golu Tomoriego Milan matematycznie był na drugim miejscu, więc nadzieję można było mieć do samego końca i jak w takich okolicznościach się nie udaje, to jest gorsze tym bardziej. A czy może to pomóc w Serie A? Na pewno w jakiś sposób może i doskonale widzimy to na przykładzie zeszłorocznym Interu. Tutaj też mamy chyba przygotowaną taką tabelkę, która pokazuje, jak włoskie kluby radziły sobie po meczach w europejskich pucharach w aktualnym sezonie Serie A. No i okazuje się, że Milan nie miał takiej lekkości łączenia Champions League i Serie A. Zdobył tylko 50% punktów możliwych. Najlepiej wypadł Inter, a więc możemy odnotować, że ta drużyna w pewien sposób dojrzała i pokazuje, że w tym sezonie łączy grę w Lidze Mistrzów z grą w Serie A dużo lepiej niż to było w zeszłym, no a Milan wpadł do takiej areny na otrzaskanie i myślę, że sporo z tych 6 meczów grupowych wyciągnął. Znaczy,
Ja z tym Milanem mam taki mały problem, no bo oczywiście tak wszyscy się nastawialiśmy, że przyjeżdżają te rezerwy Liverpoolu i powinno być trochę łatwiej. Z drugiej strony ostrzegaliśmy też na przykładzie Interu, że kiedy gra się z rezerwami, czy też z drużyną, która właściwie ma już zapewniony awans, to nie jeszcze na własnym stadionie, to wcale to nie jest takie oczywiste. Tak, tu wejdę w słowo, troszkę się tak wydaje, że Milan wrócił do Ligi Mistrzów 3 lata później niż Inter i teraz tak musi każdy ten kolejny krok, Inter pokonał. Ale kiedy tak sobie tak już na chłodno to rozbierałem na takie czynniki pierwsze, no to w sumie patrzymy na przykłady takich zawodników jak właśnie Fikayo Tomori, czy chociażby ten Anguissa, którzy grali w tych czołowych ligach europejskich, w tym momencie lepszych od włoskiej, czyli hiszpańskiej, angielskiej. No Tomori właśnie w Chelsea. I oni tam, gdyby taki Tomori przyjechał z Chelsea na mecz z Milanu, to właśnie byłby takim rezerwowym, tak? który gra, a przychodzi do Milanu i automatycznie staje się jedną z gwiazd. Piłkarzem absolutnie kluczowym, nie do zastąpienia. Akurat w tym meczu się pomylił, co też pokazuje, że nie zawsze jest tak, że ten, który wraca po kontuzji, jak Tomori, jak Maniao, że od razu wskakują na ten najwyższy poziom. Ale do czego zmierzam? No, że właśnie, no, że Serie A w tym momencie tak wygląda, że ci rezerwowi Liverpoolu, którzy grali przeciwko Milanowi, w swoim klubie są rezerwowymi, ale właśnie w Milanie, czy w Atalancie, czy w tym momencie w Juventusie, no to byli to zawodnicy bezcenni. Przy czym I Milan, to jest największa różnica. Tak, przy czym Milan też ma swoje problemy z kontuzjami i to wychodzi też w lidze. Więc też na pewno im pomagało i to, o czym mówiłeś o Interze, że on jakoś tak suchą nogą przechodził w te mecze po Lidze Mistrzów. To raz, że chyba taka fajna, szeroka kadra, a dwa, że oni chyba jako jedyni z tej czołówki Serie A mieli problem z kontuzjami, tak? Jakichś większych, tak? Na poziomie takim jak ma Napoli, jak ma Milan. I to też pewnie im trochę pomogło. Pytanie, jak to będzie wyglądało w lutym. Natomiast no też jeśli popatrzymy na to, jak gra Inter, to pomijając te kwestie kontuzji, czy braku kontuzji, to powiedział Samir Handanowicz po tym ostatnim meczu, że odeszli Lukaku, Hakimi i wydawało się, że są nie do zastąpienia, a Inter jest lepszy. Że Inter jego zdaniem jest lepszy niż na tym sezonie, a stracili jeszcze Antonio Conte, tak? To podkreślaliśmy. To nie było tylko takie nadanie ciągłości przez Simone Inzaghiego temu projektowi Antonio Conte, ale też taki upgrade dość wyraźny. Jednak pamiętamy te wiosenne mecze Interu za Conte, kiedy to było raczej nastawienie takie na suchy wynik, 1-0, 2-0. No tak w stylu Antonio Conte. A teraz Inter nie dość, że cały czas odnosi znakomite wyniki i już wrócił na pozycję lidera, to jeszcze robi to w bardzo efektowny sposób, o czym dobitnie świadczy wczorajszy mecz z Cagliari, gdzie Inter wygrał 4-0, a bohaterem był bramkarz gości. A jeszcze powiedz Marcin, jak San Siro przyjęło tę porażkę Milanu? No raczej wyrozumiale też drużyna. Nie było widzów? Nie było ani widzów. Drużyna też dziękowała kibicom po meczu. Myślę, że to było wkalkulowane, że jednak nadejdzie to rozstanie z europejskimi pucharami. Jeszcze a propos Milanu, ale też tej porażki z Udinese. Nie, przepraszam, remisu, straty punktów z Udinese. Piotra z 99. Mam wrażenie, że to pytanie już się tu pojawiało, tylko trochę w innym brzmieniu, ale znów pyta tak. Panowie, co zyskać chce Pioli, wpuszczając Bakayoko w pierwszym składzie? Przecież to bomba tykająca i sabotażysta. Jego to można wpuścić na końcowe 5 minut przy bramkowym prowadzeniu, żeby tego nie popsuł. Ja myślę, że Pioli troszkę patrzy do przodu i wie, że Bakayoko może mu się lada chwila bardzo przydać. Wiemy, że Fronkesi i Ismael Benacer lada chwila wylecą na Puchar Narodów Afryki i tak naprawdę przez cały styczeń, a być może nawet początek lutego, Milan będzie musiał sobie radzić bez nich. Terminarz jest o tyle nieprzyjemny, że Milan w tym czasie będzie grał z Romą, z Juventusem, być może jeszcze w derbach z Interem, jeżeli Algieria i Wybrzeże Kości Słoniowej zeszłyby do finału, to nie będzie Benacera i Kessiego. Tak więc wychodzi na to, że lada chwila ten Bakayoko, który jest w słabiutkiej formie, kompletnie inny zawodnik niż podczas swojej pierwszej przygody z Milanem, będzie grał pierwsze skrzypce do spółki z Tonali, więc myślę, że tutaj Pioli już patrzy troszkę przyszłościowo i po prostu stara się jak może, żeby troszkę pewności siebie we Francuza wlać, troszkę mu dać tej formy złapać, no ale no nie pomaga sobie Bakayoko. To jest na pewno inny potencjał, ale przecież mniej więcej rok temu
o, może nawet parę miesięcy temu byśmy powiedzieli, że Tonali to jest ostatni w szeregu. A jaki zrobił postęp, jak się wziął za siebie? Wiadomo, że o nim zawsze wiedzieliśmy, że ma ten potencjał, że kiedyś ten potencjał no, musi wyjść na jaw i na szczęście w tym sezonie to się stało dość szybko, ale wielu było takich piłkarzy, którzy po pierwszym nieudanym sezonie już byli skreślani, już byli odsyłani do słabszych na wypożyczenie. Na szczęście z Tonalim tak się nie stało. No i myślę, że u Bakayoko, nie wiem, za 3 miesiące też możemy zrzucić na niego, spojrzeć na niego z zupełnie innej perspektywy, tak jak mówisz, będzie więcej grał, nabierał więcej pewności i tak dalej, i tak dalej. Tak, przy czym, no, jak popatrzymy na Tonalego, to on przynajmniej nie przeszkadzał. No, być nie, może, niewiele być wnosi, może, natomiast tak, takie tak. Miał nijakie występy, no tutaj Bakayoko po prostu przeszkadza i ja też, no, trzeba być jednak takim dość dużym optymistą, żeby liczyć na to, że ten Bakayoko się odrodzi, bo on faktycznie miał dobre momenty w tej poprzedniej przygodzie z Milanem, natomiast ten okres w Napoli to już nie był taki dobry, tam też był troszeczkę sabotażystą, zwłaszcza w tej drugiej części sezonu. Ja tutaj bym specjalnie, jeśli liczymy na to, że on pociągnie Milan. Czyli przypadek beznadziejny, tak? No, właśnie ja nie widzę jakoś szans na to, że on się odrodzi. Na ciekawą rzecz zwróciłeś uwagę, mi się wydaje, że to też troszkę wychodzi od tego, że ten najlepszy okres, który miał Bakayoko we Włoszech, czyli ten sezon 18-19 w Milanie, wynikał trochę z tego, że no Milan w tamtym sezonie za Gattuso grał jak grał. To była raczej drużyna nastawiona na takie spokojne, pragmatyczne granie, bez żadnych fajerwerków i tak dalej. No i Bakayoko do takiego grania pasował, a z kolei jak wskoczył do grającego trochę szybciej Napoli, czy teraz Milanu, który też ma styl nieporównywalnie bardziej ofensywny niż 3 lata temu, no to w takim graniu po prostu się nie odnajduje i to być może nie jest po prostu sposób gry wymyślony dla tego zawodnika. Kończąc nasz temat dnia, czyli włoskie kluby w europejskich pucharach, jeszcze Łukasz 93M dopytuje, co sądzicie o rywalach Lazio i Atalanty. Lazio trafiło na Porto, patrząc na mecze Porto z Milanem, dajecie szansę Lazio. Maurizio Sarriego. Atalanta, dodam tylko Olympiakos. No to... No Porto to zawsze będzie niewygodna rywal. To będzie właśnie takie małe Atletico Madrid. Zwłaszcza jeśli Luis Diaz tam pozostanie. Tak, no, Luis Diaz no, to jest na pewno gwiazda. No, ale, tutaj... ale czy im będzie zależeć waszym zdaniem? Porto? Lazio i Atalancie, czy lepiej się skupić na Serie A? Będzie zależeć? No Lazio, no to siłą rzeczy. No, oni w lidze to nie sądzę, żeby załapali się do pierwszej czwórki. Też nie sądzę oczywiście, żeby wygrali Ligę Europejską, czyli to jest ich poziom. To jest ich poziom. Oni muszą tutaj po prostu zgarniać pieniądze i zdobywać chwałę. Na pewno Sarri nikomu nie odpuści. To dla niego będzie spore wyzwanie. Inne style. No to Porto pokazało i w tej edycji Ligi Mistrzów, i w poprzedniej na tle Juventusu, że jest to taki... Można sobie połamać zęby. Można sobie na pewno. Lubi latać do Włoch. Lubi latać się do Włoch. I Sergio Conceição myślę, że też w końcu trafi do Włoch jako trener, bo już były jakieś takie wstępne przymiarki. Ma tutaj dobre notowania. Atalanta, no to na pewno. Gasperini to też nie jest człowiek, który powiedział, to nas nie interesuje. Ale to też taki fajny powrót, bo właśnie Sergio Conceição grał w, jeśli się nie mylę, tym Lazio, które zdobyło Puchar Zdobywców Pucharów, a to była taka drużyna przyszłych trenerów, bo czy Roberto Mancini, czy Diego Simone, Sinisza Mihajlowicz, właśnie Conceição, Simone Inzaghi tam też wtedy grał, więc taka no, ciekawa powrót do przeszłości. Natomiast no, Maurizio Sarri pewnie sobie pluje w brodę, bo ja pamiętam, że on przed tym meczem z Galatasaray mówił, że my tutaj wychodzimy walczyć o to, żeby mieć spokój w lutym, tak żeby nie grać tych dwóch meczów dodatkowych. Natomiast no, zagrali jak zagrali, tam jeden z najgorszych występów, w ogóle najgorszych meczów, jakie widziałem w tym sezonie. Lazio było po prostu dramatyczne, tak bez w ogóle ambicji jakiejś, bez charakteru, bo ten Galatasaray im się nawet specjalnie jakoś nie postawił, tylko że oni też nie przycisnęli w ogóle gazu do dechy, tylko tak sobie grali, tak na drugim, trzecim biegu i liczyli na to, że sam mecz się wygra, a się nie wygrał. No i teraz mają ciężkiego rywala. Zobaczmy tylko na koniec taką tabelkę, która pokazuje punkty, jakie zdobyły włoskie kluby, jakby patrząc na wszystkie te 6 kolejek w europejskich pucharach. Lazio. No właśnie, to też myślę pokazuje to, o czym tak naprawdę możemy wiedzieć, przypatrując się po prostu poszczególnym zespołom. Lazio, łączenie tej gry w europejskich pucharach z grą w Serie A wychodziło najsłabiej, bo też z grona tych 7 drużyn Lazio ma taką najwęższą chyba i najsłabszą jakościowo kadrę. Inter i Atalanta królami tego polowania w tej tabeli i to też nas specjalnie nie dziwi, bo tak jak mówiliśmy już przed chwilą o Interze, tak też mogliśmy zachwycać się Atalantą, która
chociażby w tym niedawnym meczu z Napoli, który wygrała w świetnym stylu, mogła sobie pozwolić na wpuszczanie dopiero w końcówce takiego zawodnika jak chociażby Muriel, więc oni też mają kadrę na odpowiednią rozwiniętą. Natomiast samo Lazio to po tych meczach Ligi Europy to naprawdę obrywało tak konkretnie, bo to było 0-3 z Bolonią, 1-4 z Lasem, 0-4 z Napoli, więc im rzeczywiście ten brak tych dodatkowych meczów no pewnie by się bardzo przydał, ale czy oni mają szansę Sporto, to też jest taka drużyna, nie wiadomo co się wylosuje trochę. No, tak, mają świetne mecze, a mają też kompletnie tragiczne, że ich trudno poznać. Faworytami nie będą. No nie, na pewno nie. Moi drodzy, na drużynę tygodnia wybraliście Fiorentinę, która jest na 5. miejscu. Patrzę, że 6 punktów straty do tej strefy ligomistrzowej. Jest dobrze, możemy zobaczyć ostatnie 5 spotkań Fiorentiny i jej wyniki. O, no to, I byłoby lepiej, gdyby właśnie te derby przegrane tak trochę po frajersku w samej końcówce. Zresztą tak, kiedy tak sobie byśmy spojrzeli i jeszcze podciągnęli, bo niedawno mówiliśmy o Empoli? O, mówiliśmy, tak? Mówiliśmy, tak. Empoli. To Toskania nam się podźwignęła z kolan. Bo oczywiście Lombardia to tam króluje, wróciły na salony dwa mediolańskie kluby, jest Atalanta, ale tak już do spółki Piemont, czyli Torino i Juventus cienko. Kiedy tak spojrzymy tam na inne regiony, Liguria to już w ogóle. A tutaj Toskania nam wraca, czyli chyba gdybyśmy wzięli taki klucz regionalny, to byśmy chyba mieli Lombardię na pierwszym miejscu i Toskanię na drugim, czyli Fiorentinę i Empoli. No ciekawie z tej Fiorentiny, no bo tak chcielibyśmy chyba, bo zawsze mówiło się o tej Fiorentinie, że to jest ta pierwsza szóstka, pierwsza siódemka. Jedna z sióstr, a to się tam tak jakoś trochę dwa do przodu, trzy do tyłu. Zatrudnienie tego sentymentu Prandellego, pamiętam ten jego pożegnalny list, właściwie kończący jego karierę, to było gdzieś w okolicach marca. I ten Jakini męczył, później miał być Gattuso przecież przed sezonem, ale właśnie już nawet był przez chwilę. Ale zrezygnował, ponieważ nie chcieli mu kupić takich zawodników, jak on chciał. No to wziął ten Vincenzo Italiano, którego chwaliliśmy, którego Specja nam się bardzo, bardzo podobała. Ja nadal mam w pamięci ten mecz z Milanem, ten 2-0, kiedy oni wyglądali jak takie właśnie nakręcone samochodziki wokół tego Milanu. Akurat wiadomo, że Milan może w tym miał słabszy dzień, ale Specja zagrała spektakularny mecz. I w ogóle, kiedy tak sobie przed dzisiejszym programem zerknąłem, to właściwie oni każdemu wielkiemu przynajmniej w jednym meczu w poprzednim sezonie ta Specja Italiano się postawiła. Czy to Roma wyeliminowała z Pucharu, czy tam z Juventusem, czy z Atalantą. Wygrana w Napolu. Czy jest to kumaty trener i to się w tym momencie jak najbardziej potwierdza, bo tam zawodnicy są. No można przyczepić się do tyłów trochę, ale kiedy tak spojrzymy do przodu, oczywiście Vlahović wiele spraw upraszcza, no bo tak. Jeśli masz zawodnika, który ci w roku, który teraz jest liderem klasyfikacji strzelców, w roku strzela ponad 30 goli, no ale przede wszystkim teraz gra jak najęty, no to wiele spraw staje się prostsze, ale w pomocy fajnie to wygląda, bo Bonaventura prezentuje ten poziom Cajonu, że już wydawało się, że już idzie na emeryturę. Także tam no fajna drużyna. Ja im życzę jak najlepiej, bo trochę brakowało tej drużyny. Ile ich nie było w pucharach? Chyba z 5 lat. W 2015 roku byli w półfinale Ligi Europy i chyba od tej pory jeszcze gdzieś tam chyba zahaczyli, no ale dawno ich nie było. A propos Vlahovicia, zobaczcie, pokazywaliśmy to na takiej ramce, że jest tylko 3 piłkarzy, przebiło 30 bramek w Serie A w roku kalendarzowym, chyba w XXI wieku o to chodziło, 33 Cristiano Ronaldo przed rokiem, Luca Toni Hen 31 w 2005 roku i teraz Dusan Vlahović, a ma jeszcze 2 mecze z Lasem i Sassuolo, żeby to poprawić. No, pewnie nie do utrzymania, ale teraz już się o nim zrobiło tak głośno. Mam wrażenie, jak czytam w ogóle serwisy europejskie, gdzie jest przymierzany, to Juventusowi pewnie będzie ciężko go wywalczyć przy tej cenie, bo taki drugi, najbardziej taki rozchwytywany napastnik po Erlingu Haalandzie, który jest tak drogi w wytransferowaniu i w pensji, przy tych prowizjach Mino Raioli i Taty i tak dalej, że może to być ciekawa opcja dla europejskich klubów, które na przykład no, zrezygnują. Tam nawet i o Bayernie się mówiło, Monachium, i o Manchesterze City, i o Liverpoolu, Manchesterze United, czyli naprawdę solidne firmy. No, tych napastników środkowych zbyt wielu nie ma, zwłaszcza wśród młodych, takich naprawdę
na najwyższym poziomie, czy z potencjałem na najwyższy. Natomiast jak popatrzymy sobie, to tak, Erling Haaland, kapitalny napastnik, pewnie lepszy, pewnie każdy by wolał jego miejsce w drużynie, ale on jest tylko jeden, tak? No to jedna drużyna go weźmie, a pozostali będą się bili o kogo? No pewnie właśnie o Vlahovicia. I tam były co prawda doniesienia, że Juventus jest z nim jakoś dogadany za plecami Fiorentiny, że podobno agent ma naciskać. Natomiast też tak myślę, że ten agent sobie popatrzy na ten Juventus dzisiaj, jak oni grają, ile oni tworzą sytuacji, przede wszystkim, że oni mogą nie grać w ogóle w Lidze Mistrzów. To też tak sobie pomyśli, no chyba są trochę lepsze opcje, żeby tego Vlahovicia puścić. Tak, może ciekawsze kluby dla niego, chociażby może właśnie ten Bayern czy ktoś z Anglii. Natomiast wracając już tak do Fiorentiny, to rzeczywiście raz, że Italiano, tak, który trener, tak jak mówię, zachwycaliśmy się w tamtym sezonie, a dwa chyba takie no mądre w końcu ruchy transferowe, bo może bez ściągania jakichś tam niesamowitych gwiazd. Natomiast tak, ten Nico Gonzalez, on swoje kosztował, tak, bo to chyba 23 miliony euro, jak na Fiorentinę bardzo dużo, ale wnosi też bardzo dużo. Tak, to się odpowiednio spłaca. Mamy Bonaventurę, którego wspomniałeś, no to tak liczbowo to może być jego najlepszy sezon od naprawdę bardzo, bardzo dawna, bo to już chyba 2 gole i 6 asyst. Wzięli też Torreira teraz. No tak. On może nie robi jakiegoś szału, tak? To nie jest taki poziom jak no w czasach Sampdorii, tak. Ale porządkuje tak fajnie. Brakowało takiego piłkarza. Ten Odriozola nawet mi się podoba. Wypożyczony, on ma z tyłu trochę jeszcze problemy, ale z przodu naprawdę tak fajnie takiej dynamiki wnosi. Przede wszystkim tak fajnie się te Fiorentiny ogląda. Więc rzeczywiście, no ja nie wiem, czy oni skończą w pucharach, bo to jeszcze dużo zostało i tam te różnice są bardzo małe. Natomiast tak na dzisiaj, to on też bym ich chciał. No jeszcze mają w obwodzie Amrabata, Castrovillego, których też potencjał już znamy, może dawno nie weszli na ten poziom, na który ich stać, ale też myślę, że gdzieś ta spłynie na nich ta łaska trenera, tak? I może też się odrodzą, czyli potencjał jest, no gorzej trochę z tyłu, chociaż jest ten Milenkowicz, który trochę ratuje, o którym też mówiło się, że jest takim piłkarzem, na którym Fiorentina sporo zarobi, ale jeden to może być za mało, no tam no, grają też bez Drągowskiego, który przecież bez wątpienia był w ostatnich 2 sezonach taką jedną z 3 chyba najbardziej wyróżniających się postaci. Czyli on jeszcze też wróci. Czyli tam jest i potencjał, i są ludzie, na której Fiorentina naprawdę zbije fortunę, bo i Drągowski, i Milenkowicz, i Vlahovic, i nie wszystkich wymieniłem. A propos Drągowskiego, tylko tu wtrącę, bo też pyta o to na przykład Karol Sierzputowski. Co sądzicie o hitowym transferze Bartłomieja Drągowskiego z Fiorentiny do Barcelony w miejsce Ter Stegena? Podobno pojawiła się, że jest tam na liście 3 zainteresowanych, ale jest taka teoria, czytałem, że oni też, Barcelona by chciała Andre Onane, który jest przymierzany do Interu w miejsce Handanowicza, ale podobno no chętnie wybrałby Barcelonę, gdyby pojawił się on z Ajaxu, wiadomo. I to by utarło prostą ścieżkę dla Drągowskiego do Interu. Czy widzicie taki scenariusz? No już braliśmy go pod uwagę, mam wrażenie, w trakcie sezonu, poprzedniego sezonu. W kontekście Interu, prawda? W kontekście Interu, tak. W kontekście Interu, no bo oczywiście Handanowicz nie jest tak słaby, jak go malują, zwłaszcza w tym sezonie. I wydaje mi się, że wcale tam zbyt wielu punktów Interowi nie odebrał, ale no, lata robią swoje, no i trzeba szukać. No, tak jak zrobił to Milan, zrobił to wręcz wzorcowo. Kiedy zerwał już rozmowy z Raiolą i z Donnarumą i natychmiast, właściwie na drugi dzień już miał nawet ciut wcześniej Maniana pod ręką, no to tak samo musi działać Inter, a że potrafi, to pokazał to na przykładzie Eriksena i Çalhanoglu. A Rocco Commisso puści Bartka do Interu? Pewnie niechętnie. Czy chętniej niż do Juventusu? To na pewno. Natomiast pewnie nie będzie chciał go w ogóle puszczać, no bo tak jak mówiliśmy, on raczej stara się tę Fiorentinę budować. On pod względem pieniędzy to nie musi zarabiać, tak? Ta Fiorentina nie musi sprzedawać piłkarzy. No po prostu musi w tym względzie, że oni chcą odchodzić, tak? Że Vlahovic nie chce przedłużyć kontraktu, no to siłą rzeczy nie będą go trzymali, skoro mogą zarobić te powiedzmy 60 milionów euro, tak? Podobnie pewnie z Drągowskim. Natomiast no, gdzieś pewnie będzie musiał w końcu odejść. No i też pan komisarz na pewno by chciał niemałe odstępne za Drągowskiego, a bramkarz jednak nie jest taka pozycja jak napastnik, gdzie kluby są gotowe do inwestowania jakiejś niebotycznej gotówki, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. A co do całej Fiorentiny jeszcze, to taką ciekawość też budzi w tym wszystkim fakt, że wydaje mi się, że odkąd Rocco Commisso ma Fiorentinę, to każdy kolejny rok starał się tak fajnie zaplanować, że a to ściągniemy Liberiego, to ściągniemy Prince'a Boatenga, tutaj będzie jakaś taka gwiazda na miarę naszych możliwości, podłączymy się do walki o puchary. Ciągle mu się nie udawało, ciągle było słabo.
No i w końcu przyszło to lato, takie wydawać by się mogło trochę spokojniejsze, trochę takie bardziej nużące. Jeszcze nie udało się Gennaro Gattuso, więc można powiedzieć, że już podali sobie panowie rękę, już rozpoczęli współpracę i to się wszystko popsuło na ostatniej prostej i trzeba się było ratować na prędce ściągnięciem Vincenzo Italia. No i okazało się to strzałem w dziesiątkę, więc to też pokazuje, jak czasami w piłce nie wychodzą plany, nie wychodzą różne rozpisane scenariusze, a po prostu czasami przyjdzie taki przypadek, taki moment, gdzie to wszystko odpala, wydawać by się mogło nawet wtedy, kiedy nie ma to rąk i nóg do końca. I ja myślę, że też panowie, no musimy tak na Fiorentinę spojrzeć też trochę szerzej, w tym sensie, że bardziej na klub, że mam wrażenie, że wraca moda na Fiorentinę, że ten Comiso... Kibice taki, są głodni, to na pewno. Kibice to na pewno, tak, bo oni są przyzwyczajeni do tego, że były te puchary, że była taka estetyczna gra, właśnie z którą też narzucili ten styl bracia Diego i Andrea della Valle. Był Prandelli swego czasu, był Montella, ale jeśli chodzi o cały klub... Czasy Ligi Mistrzów nawet. Świetne czasy Ligi Mistrzów, oczywiście, kiedy niewiele brakowałoby, nawet poszli jeszcze wyżej, ale tak, no, tam stadion jest bardzo potrzeba, stadion jest wręcz niezbędny, no i jakieś tam małe kroki ku temu są robione, ale na razie komisja skoncentrowała się na tym ośrodku treningowym, który tam powstaje, jest już właściwie na ukończeniu. No i ta moda na Fiorentinę, mówię, że też musi się odrodzić, żeby zawodnicy chcieli tam grać, a nie tylko traktowali jako przystanek, jako trampolinę do tego, żeby pójść gdzieś wyżej. I myślę, że powoli dochodzimy do tego punktu i właśnie no, taka postać fajna, energetyczna, jak Italiano, też powoduje, że zawodnicy będą chcieli przychodzić. Może nie jakieś gwiazdy pierwszej wielkości, ale zresztą Fiorentina też ma taką, od lat prowadzi taką, że z jednej strony młodzież, a z drugiej strony tacy super doświadczenia jak Joaquin, właśnie Callejon, Ribery właśnie. I to też ma wszystko ręce i nogi, przynajmniej to mi się podoba. To słuchajcie, przejdźmy. Zaraz, bo jeszcze coś tu na czacie. Aha, tak. Zanim przejdziemy do piłkarza tygodnia, to jeszcze tylko, ponieważ pojawiały się tutaj hasła Juventusu, Wenecji, powiedzcie, fan widoku z okna Michała Pola, którego już nie ma, to znaczy okna, no już nie mam okna, bo zmieniłem studio. Potężna Wenecja fajnie zagrała z Juve, dopytuje tutaj Jack Daniels. Panowie, kto najbardziej zafundował Juventusowi śmierć w Wenecji? Na Ramo. To najprostsza odpowiedź. No, oczywiście bramka, natomiast też zawodnik, który chwaliliśmy już wcześniej, że taka fajna dziesiątka, no, kariery nie zrobi, ale fajnie ciągnie tę Wenecję. Ma taką elegancję w swojej grze. Naprawdę fajnie się tego, czy to są właśnie wrzutki, czy strzały z dystansu, czy prostopadłe, no to on to ma. Tak? Widać, że taki no coś w stylu takiego Insigne dla ubogich. Tak? No i trzeba też podkreślić i powiedzieć prezesowi Mioduskiemu, że chyba w Wenecji gra szybszy piłkarz niż Castro. Jest to ten Jonsen, tak? Tak. Ten to ma gazicho. Także myślę, że Castrati, gdyby z nim się ścigał na 100 metrów, to by tak z pół sekundy został z tyłu. To jak już wywołaliśmy wątek Legii, to możemy powiedzieć, że w końcu do polskiej ligi napłynęły takie włoskie zwyczaje, że odkurza się trenera będącego na kontrakcie, takie zasady Genoi. Tak, Preziosi byłby dumny. No i właśnie, a propos Genoi, wybraliście na piłkarza tygodnia wręcz Antonio Candreve. W tle mamy derby Genui wygrane przez Sampdorię 3-1. Dlaczego właśnie on? No ja myślę, że to jest taki zawodnik, że jakbyśmy nawet robili jedenastkę rundy, to on miałby tutaj solidne argumenty, żeby powalczyć o to, żeby się w niej znaleźć. 6 bramek, 7 asyst, wszystkie 17 meczów w wyjściowym składzie Sampdorii. Można powiedzieć, że najważniejszy piłkarz tego zespołu. No ja osobiście nie spodziewałem się, że Antonio Candreva po tych swoich latach w Interze, no wydawało mi się już, że w tej Sampdorii to raczej taka spokojna emeryturka, coś tam jeszcze się nam pokaże czasami z dobrej strony, a tu wychodzi, że mamy do czynienia z jednym z najlepiej takich punktujących, kreujących bramki zawodników w całej lidze. Candreva wykreował ponad 50 bramek w Sampdorii, dorzucił asystę w niedawnych, w piątkowych derbach Genui. No i wydaje mi się, że możemy tutaj mówić o takiej drugiej albo trzeciej młodości tego prawoskrzydłowego. Ja śmiałe porównanie. Dla mnie to
od dłuższego czasu był włoski David Beckham. Naprawdę, to jest z tak ułożoną, świetną prawą nogą, z dośrodkowaniem. No to jest. Myślałem, że o urodzie teraz. No, też chyba niczego. Chociaż tu nie jestem jakimś tam wielkim specjalistą. Ale bardzo lubię tego piłkarza. Pani się na niego patrzy. Jest taki powtarzalny, co też ma znaczenie. To nie jest taki, który gdzieś tam. Oczywiście w Interze miał ten moment, kiedy. Ale tam też trafił na taki okres, kiedy tam dużo było zmian, kiedy właściwie już to jego końcówka już wyobrażał sobie zespół bez niego, ale to, że wytrzymał w Interze trzy sezony, że w Lazio wcześniej też grał tyle meczów. I to był gwiazdą. Tak, i był gwiazdą, tak. Bardzo taki powtarzalny, którego może omijały takie najlepsze momenty, czy to w reprezentacji Włoch, czy w tych drużynach klubowych, ale zawsze na niego patrzyło się z dużą przyjemnością. Kiedy teraz spojrzałem też w jego statystyki, to życzę mu tego, chociaż myślę, że będzie mu bardzo trudno, bo w lutym będzie miał 35 lat, żeby był takim piłkarzem, który będzie miał i 100 goli, i 100 asyst w Serie A. No tutaj ma trochę ponad 70, jeśli chodzi o gole, i trochę ponad 80, jeśli chodzi o asysty. Czyli z asystami nie powinno być kłopotu w ciągu najbliższych, powiedzmy, dwóch sezonów, a z golami już większy. Nie wiem, czy był taki piłkarz, trzeba było naprawdę, to może zadanie dla widzów, żeby znaleźć takiego piłkarza z Serie A, który miał i 100 goli, i 100 asyst. Kandreva jest takim palcem na wodzie pisanym kandydatem, bo lata lecą, ale te jego liczby robią też wrażenie. Ja myślę, że on miał tak troszeczkę pecha, że grał w tym Interze takim Spallettiego, gdzie nie za bardzo w pewnym momencie był pomysł na to, jak grać. Mm-hmm. I takim jednym zamysłem to było to, że podać do Kandrewi, niech Kandreva wrzuca. I tak już troszeczkę stał się takim memem, że Kandreva wrzuca, nic z tego nie ma i kolejna akcja rywala. Tak? Więc natomiast no, tak jak mówiłeś, czy w Lazio, czy teraz Sampdorii, to czołowa postać, człowiek, który no, tę nogę ma ułożoną, tak? Bo już te bramki, asysty, on przecież poprzeczki często obija. Naprawdę to uderzenie z dystansu też ma kapitalna. Też pamiętam, że on zaczynał jako dziesiątka. Tam na wypożyczeniu w Juventusie grał na tej dziesiątce, jako bodajże zmiennik dla Diego, jeśli mi pamięć się myli. To też taka ciekawa bardzo historia. Trochę tych klubów zaliczył. No i rzeczywiście, abyśmy tak patrzyli na ten sezon, no to chyba na jego pozycji ma trochę pecha, bo gra tam, gdzie Berardi. A moim zdaniem jednak Berardi półeczkę wyżej, niewiele, może pół półki no wyżej. Tak, no inny styl. Trochę wiadomo, inny styl, tak. Natomiast na pewno kapitalny sezon, co też nie do końca chyba dobrze świadczy o całej Sampdorii. Także tak naprawdę jedynym, czy jednym z dwóch, trzech piłkarzy, o których możemy powiedzieć coś dobrego, to jest 34-letni Kandreva. No ale chciałby na pewno mieć Bartek Baraszyński, kogoś takiego przed sobą, tak, w reprezentacji, tak, Polski. No bo ta ich współpraca też wygląda bardzo, tak, dobrze. W tych derbach z przyjemnością się ogląda, jak oni tam współpracują ze sobą. Kiedy zszedł pierwszy Bereszyński, no to natychmiast ta gra Sampdorii klapła. To właściwie nagle się Geno ocknęła, nagle zrobił się mecz w obie strony, a nie tylko w jedną. I to też było takie charakterystyczne, że nie tylko jak schodzi Zieliński w Napoli, to natychmiast gra siada. Także w Sampdorii również można to było powiedzieć na tle Bereszyńskiego. Nie wiem, dlaczego tak wcześniej zszedł, może jakieś tam problemy też fizyczne. Ale bardzo w ogóle w całym sezonie dobrze układa się, z małymi jakimiś tam wyjątkami, ta współpraca na prawej stronie między Polakiem a Kandrewą. Bartek Bereszyński, 68 minut w tym spotkaniu. Zobaczmy w ogóle ocenę Polaków La Gazzetta dello Sport. No, bardzo wysoka Bartka Bereszyńskiego, który może mieć w kadrze przed sobą dobrego zawodnika. Mattiego Kasza, notabene my spróbujemy się połączyć z Matim w następnym programie, czyli Football Bloody Hell. Nie odchodźcie daleko od YouTube'a, kanału sportowego. Natomiast, a dlaczego mówię, że przed Bartkiem Bereszyńskim? Bo coś tak czuję, że pewnie Bartek Bereszyński wskoczy do tej trójki obrońców środkowych po kontuzji Pawła Dawidowicza. Bardzo przykra sprawa, powiedzcie, ta jego kontuzja. No niestety taka kontuzja Polaka z Serie A, czyli zerwane więzadła krzyżowe. No koniec sezonu. Koniec sezonu, niestety. Brak go w barażach. I to w takim fatalnym momencie u szczytu, można powiedzieć, kariery, najwyższego swojego punktu, gdzie tam właśnie był przymierzany. Wiem, że jego agent powiedział, że jakieś kluby Premier League, że silne kluby z Włoch ktoś były nim zainteresowane. Tak. Więc ja jedną rzecz tylko a propos not, bo nie wiem, czy źle wysłałem, czy źle zostało wrzucone w grafikę, natomiast tam Zieliński 6, Żurkowski 7. I Żurkowskiego też można docenić, bo wybrany piłkarzem meczu, jeśli chodzi o Empoli, wygrana z Napoli, więc naprawdę nie wiem nawet, czy ten rożny
po którym padł gol, tak, to, on uderzał, to nie było jego. Ale trochę akcja. Zaskoczyli mnie, powiem wam szczerze, Włosi, że tak bardzo docenili, bo ja może tak krytycznie oglądałem poczynania. Oczywiście robił swoje, ale takie miałem wrażenie, że ani wiele rzeczy na minus, ani wiele rzeczy na plus. A jednak byli zawodnicy Empoli, którzy jakoś tak bardziej mi się podobali, którzy może mieli większy wpływ na to zwycięstwo, ale tym większa, może ze stadionu było lepiej widać. Telewizja też czasami tam przekłamuje. Panowie, czas nas goni. Powiedzcie, bo się zastanawialiśmy nad wyborem za najgorszego zawodnika rundy. Czy chcemy go wybrać? No jeśli nasz czas goni, to możemy to przenieść, kiedy będziemy już tak może mieli więcej czasu na jakieś różnego rodzaju podsumowania. To może przenieśmy, bo teraz dużo gadaliśmy o tych europejskich pucharach. Może przenieśmy na, będziemy już teraz, grudzień się kończy. Jeszcze damy piłkarzom kolejkę, żeby się wykazali, kto tam zagra słabo. Właśnie. Chociaż widzowie, którzy to podchwycili, już tutaj podsyłają niektórzy swoje propozycje. Bo ja uściśle, że Michał, że to bardziej jest taki właśnie miesięcznik Guerin Sportivo, który prowadzi od wielu lat taki plebiscyt, tak chyba bym to nazwał, wśród głównie internautów, na Calcio Bidone, czy to się nazywa właśnie najgorszy piłkarz roku kalendarzowego, nie tylko tego sezonu, czy też poprzedniego, ale chodzi o cały rok kalendarzowy, no i tam zgłaszają kilka kandydatur, no i myśmy sobie w naszym gronie w taki dość burzliwy sposób wybrali trójkę, ale to niech będzie taką zachętą na następny program. Właśnie, wy widzowie możecie podpisać w komentarzach, ja poszukam, przejrzę komentarze do Kurwa Sud i będę cytował w przyszłym programie, natomiast chcę wam powiedzieć, że już nie pierwszy raz Piotra z 99 podrzuca wam trzy kandydatury. Ja dam wam trzy kandydatury od siebie. Jeden Bakayoko, dwa Bakayoko, trzy Bakayoko, więc widać, że nie lubi coś tego zawodnika. Widzę, że tu się pojawiają nawet o dziwo takie kandydatury jak Wojciech Szczęsny. Myślę, że to krzywdzicie chłopaka. Koks, Cwany, Gapa, czy strona 99, Radul, Rabio i tak dalej, i tak dalej. Piszcie w komentarzach tylko z jakimś takim drobnym uzasadnieniem, niekoniecznie tylko samo nazwisko. Rafał Richard Morata, najgorszy piłkarz rundy jesiennej. No i to na pewno fajna taka polemika. Póki co zobaczmy jeszcze, co nam zostało do zobaczenia, bo mówiliśmy o tych derbach, to na koniec zobaczmy jeszcze, podsumowując te derby przegrane Genoa i wróżyliście takie pasmo porażek tej Genoi niestety. Akurat tak się kalendarz też ułożył. Za nami już wszystkie derby w tej rundzie miast, no i te ostatnie właśnie. Dzięki Bogu, że ta Genoa wreszcie gola strzeliła, bo to już w ogóle byłby dramat. Stosunek z 1 punkt, 0-0 i chyba 0-10 bramka jakby było, a tak przynajmniej ten Destro. No to może też jakaś taka nikłe światełko w tunelu ten Destro, kiedy on wraca, też nam się podobał w pewnym momencie tego sezonu, kiedy strzelał, później kontuzja go wyłączyła z gry, a widać było, że kiedy wszedł, to podłączył do prądu. Strasznie mdłą, już nie wiem jakich nawet tutaj epitetów używać w przypadku tej Genoi. I podpisuję się pod tym, co, jak to wszystko podsumował Andrii Szewczenko, że jeśli się utrzymamy, to tak jakbyśmy wygrali Ligę Mistrzów. No, bo naprawdę tak to wygląda. Natomiast podobno mają inwestować zimą. No i to naprawdę chyba jakbyśmy mieli wymieniać, gdzie inwestować, no to prawie w każdej pozycji. No w sumie drogą to wydaje mi się też, że ci nowi właściciele Genoi mają takie podejście bardziej na zasadzie, że my wiemy, że daliśmy ci do dyspozycji beznadziejny zespół, daj nam trochę czasu, będzie on lepszy, a na razie, nie wyciągamy wobec ciebie konsekwencji, rób co możesz. Bardzo jestem ciekaw, no bo teraz łatwo sobie kpić z Genoa, ale z drugiej strony to tak, czy lepiej mieć wygrane derby i prezydenta w areszcie, i niepewną sytuację taką organizacyjną, finansową klubu, jak ma Sampdoria, lepiej te derby przegrać, a mieć już tego nowego właściciela, który ma jakieś plany, który jest jakimś gwarantem, przynajmniej tak się wydaje, no bo z tymi prezydentami to nigdy nie wiadomo, jak jest tak na dobrą sprawę. Czyli powiedzmy, że od strony tej organizacyjnej, nie sportowej, ale organizacyjnej, takich widoków na przyszłość, Genoa jest w lepszej sytuacji od swojego lokalnego rywala. A co się okaże, to zobaczymy, jak Ferrero wyjdzie z więzienia albo nie wyjdzie.
Gianluca, czy Gianluca Vialli gdzieś tam będzie miał dużo do powiedzenia w klubie, bo o tym też się dużo, dużo mówi. Natomiast tak jak popatrzymy, no to to, że się ma właściciel, to jeszcze niczego nie gwarantuje, tak? Tak, bo tak, wiemy, oczywiście, że Fiorentina już parę lat ma pana Rocco Commisso i oczywiście w tym momencie już to wystrzeliła, natomiast też mieli takie sezony, gdzie tak się patrzyło, czy oni kurczę nie spadną z ligi. Podobnie właścicieli z Ameryki ma pana Krause, ma Parma, tak? No oni spadli z ligi i tak nie zapowiada się, że mieli wrócić szybko do Serie A, przynajmniej nie w tym sezonie. Z tym trenerem Jakinim to tak jest. Tak. Kolejnie Cagliari, tak? To też jest przecież bogaty teoretycznie właściciel. Też plany naprawdę takie mieli, że niedługo może te europejskie puchary zahaczymy, tak nawet mieli taką jedną świetną rundę. Pieniądze to nie wszystko. A pieniądze to nie wszystko i to niestety nie zawsze się przekłada na to, co na boisku. Zobaczmy w takim razie wasze jedenastki. Ja tylko powiem, że nie wiem, czy ten któryś z was wrzucał tą celę, w której siedzi prezydent. To jest zacne. Trzyosobowa cela. Tak. No dobrze, kogo by tu można było wymyślić? Na pewno Berardi, tak, bo raz, że kapitalny gol, dwa, że drugi gol, może odrobinkę przypadkowa, ale jednak asysta przy kluczowej bramce dla przebiegu meczu. Pellegrini. Tylko jeden piłkarz Empoli. Tak, tak. No też nie chciałem jakoś tak na siłę, bo też myślałem właśnie czy o Żurkowskim, czy o Bajramim, ale już uznałem, że nie ma co. Zwłaszcza ten środek pomocy naprawdę bardzo mocny w tej kolejce, bo na Ventura, które mówiliśmy też, no gol naprawdę, stadiony świata, świetnie, taki z zewnętrznej części buta. Lukic, który udział przy dwóch bramkach dla Torino i taki naprawdę występ, bym powiedział, że pełna też zawodnik, który gdzieś tam był jednak w tle, jeśli chodzi o Torino. Z reguły no też właśnie patrzę Michał, Brekalo. Przepraszam, że ci przerwę na tę twoją jedenastkę i też z taką pewną nadzieją patrzę na tego Pellegriniego w Juventusie, bo już Aleksandro już mi się tak znudził, że on, jego mają dość i chyba on ma już dość. Co pół roku się czeka, że może on znowu wróci na ten swój poziom. Może ten Pellegrini, o którym się mówiło już od wieku juniora, że to jest spory talent, że może wreszcie nadchodzi powoli jego czas. Tak, dlatego też go wyróżniłem, bo już nawet przed tą rundą się mówiło, że nie wiadomo, czy on jest w ogóle w planach Allegriego, nie został zgłoszony do Ligi Mistrzów, a w tym meczu z Wenecją to naprawdę był człowiek, do którego chyba można mieć najmniej zastrzeżeń, jeśli chodzi o cały Juventus i udział przy bramce, później kolejna sytuacja, gdzie też po jego, powiedzmy, wejściu tą lewą stroną wygląda fajnie, natomiast no to tak jak mówiliśmy o Juventusie, to jest jeden z takich niewielu pozytywnych przebłysków. Czy ja teraz jedenastka, bo pierwsza była Michała, a nie Tomka. Teraz Marcin dla mnie. U mnie dwóch piłkarzy Empoli, Vicario i Smaili. Rodrigo Becon, też świetny występ z Milanem, dobrze sobie tam radził w defensywie i nie pozwolił tak naprawdę Milanowi na stworzenie czegokolwiek konkretnego, poza tym doliczonym czasem gry. I zgadzam się z Michałem, że naprawdę w tej kolejce bardzo trudno było wybrać zawodników do środka pola, bo chociażby ten duet Lukic-Pobega w meczu Torino świetnie wyglądał, no ale trzeba było na kogoś postawić. Hakan Çalhanoğlu w ostatnich tygodniach najlepszy piłkarz Serie A, zasłużenie odebrał statuetkę za listopad, niesamowita forma, wczoraj pokazał to ponownie. Z napastnikami to myślę się tutaj zgadzamy, większych kontrowersji nie ma. No i może na lewe skrzydło Mirańczuk też dał tlen Atalancie we właściwym momencie i wykorzystał swoją szansę, bo dobrze wiemy, że Rosjanin też u Gasperiniego nie ma łatwo. Musi solidnie zapracować, żeby dostawać większe szanse w lidze, no ale skoro już ją dostał, to wykorzystał ją w naprawdę dobry sposób i dał taki sygnał, że on też może być dalej częścią tego projektu. I jedenastka. Tomka? Mam nadzieję, że jest. No ja tutaj system 4-3-3. Odważny. I tak, no bramkarz, no to tutaj trochę sytuacja, tak jak było z Sirigu w meczu Juventus Genoa. Wpuścił to, co miał wpuścić, ale gdyby nie Kranio, no to tam mogło być z 8 albo z 10-0. Obronił rzut karny i za tego wyróżniam, ale też trochę też może bije się ja w piersi, że tego Skorupskiego, no chociażby tak ze względu, że dobrze grał i jest Polakiem, można było... Oczywiście ogólnie tutaj... taka dobra kolejka, prawda? Będę na pewno uważnie się przyglądał w kolejnych meczach Pariziemu z Empoli, bo zawsze ta lewa strona obrony to jest taki deficytowe miejsce, deficytowy towar lewy obrońcy i kiedy ktoś tam się zabłyśnie w takim meczu jak Napoli, to trzeba mieć na niego baczenie. Cieszę się, że Barella dał fajną odpowiedź po tym, jak zawalił mecz na Santiago Bernabeu z tą czerwoną kartką i pokazał klasę na tle swojego dawnego klubu, chociaż swoją drogą takie mecze jak Inter Cagliari
Cagliari, to nie chce się oglądać. No, to pokazuje, że ta liga po prostu jest za duża. No za duża. No, takie drużyny jak Cagliari, jak Salernitana, przy całym szacunku dla tych środowisk, no to od strony piłkarskiej absolutnie się nie bronią. No i ta moja jedenastka też podkreśla to, że Kandreva i Bereszyński to... No to fajnie. Duet niedorozłączony. Tak, nie rozer takie małżeństwo. Małżeństwo doskonałe w tych derbach. I zobaczcie, że to były wasze jedenastki, że nasi widzowie różnych kluczy dobierają do wyrażenia najgorszych Aha. zawodników rundy. I na przykład U nas też były. Ale Jack Daniels podał całą najgorszą jedenastkę rundy i wygląda ona tak. Rabio, Morata, Ramsey, Artur, Kulusewski, McKennie, Bentancur, Szczęsny, Aleksandro, Bonucci. A to może od tego rozpoczniemy następny program. Tak. Natomiast tu o jeszcze jeden klub, pytanie, do którego zresztą mamy przygotowaną grafikę, wywołuje temat Emil Kapusta. Tylko nie zdziwcie się, bo rzeczywiście powstała taka nagroda tutaj w kanale sportowym podczas meczów reprezentacji, którą chcieliśmy przyznać Kamilowi Glikowi. Czy ekipie Sassuolo możemy przybić miano jebacza rundy Emil Kapusta? Czy to są tacy, no wiecie, tak jak Glik w meczu z Anglią. Pamiętacie, to kogoś takiego. Podopieczni Alessio Dionisiego mają na rozkładzie takie marki jak Juve, Milan i Lazio. I zobaczmy właśnie grafikę, jak sobie przeciwko drużynom z czołówki radziło Sassuolo. No na pewno Sassuolo nie byłoby tą drużyną Serie A, która by rozpaczała, gdyby przyszło grać z samymi tylko największymi w tej lidze. No i znowu to Sassuolo pokazuje, że tam wszystko się może zmieniać. Trenerzy się mogą zmieniać, piłkarze wokół Berardiego, no bo nie Berardi. A jednak cały czas ta ciągłość projektu jest zachowana i naprawdę świetnie się to ogląda. Też chyba nie mamy wątpliwości, że zaraz pewnie przyjdzie jeden czy drugi mecz, kiedy Sassuolo straci jakieś punkty z drużyną równą sobie albo słabszą na papierze. No ale potem jak przyjdzie co do czego i będzie trzeba wyjaśnić kogoś z czołówki, to Sassuolo też pierwsze w szeregu będzie. Ciekaw jestem tylko, jak to trofeum miałoby wyglądać. Które mielibyśmy wręczyć Sassuolo, ale tak. Ja bym wręczył. Ja bym osobiście tam pojechał i wręczył im taką nagrodę, bo Sassuolo to jest też drużyna, która ma swój styl, co jest fajne, która trzyma się tego stylu konsekwentnie, która sprzedaje za spore pieniądze swoich piłkarzy. Następny w kolejce jest ten Boga, o którego przecież też pewnie w styczniu będzie wielka licytacja. Tak, no, Atalanta, wydaje się, że Atalanta, tak, że Atalanta to jest. I to będzie spore wzmocnienie, chociaż też trochę ten Boga nam z różnych powodów tak nie błyszczy, jak to było chyba dwa sezony temu, kiedy miał takie fantastyczne wejście. Ale no, pamiętajmy, że Sassuolo Mancini powołał na Mistrzostwa Europy dwóch piłkarzy. To jest przecież Raspadori i Berardi, czyli to są reprezentanci Włoch. O wielu, którzy przeszli przez Sassuolo. Jeszcze wtedy Locatelli był. A, jeszcze Locatelli, no właśnie, tak, czyli trzech, to tak jak w 2006 roku z Palermo, taka była też trójka zawodników. A też Fratezi się zapowiada, że niedługo może być powoływany. No i jest tam i te drobne chłopaczki w środku pola, jeden z Brazylii, drugi z Hiszpanii. No chwaliliśmy Sassuolo ponad miarę i to są w pełni zasłużone komponenty. Przy czym ja tak... Ja mam już trochę większe oczekiwania wobec Sassuolo, tak? Ja bym chciał, żeby oni poszli po te puchary i grali tak plus minus na poziomie Fiorentiny. Oczywiście no, oni nie inwestują takiej kasy, tak? Może się wydawać nawet, że oni tak tych środkiem tabeli to są usatysfakcjonowani. Natomiast tak jak mówiłeś, najpierw był Ezabio Di Francesco, potem był Roberto De Zerbi, teraz mamy też ciekawego Dionisiego. Trochę może gorzej to wyglądało, nie wiem, co ich kierowało, jak ściągnęli Jakiniego, bo to kompletnie nie z tej bajki człowiek, tak? Natomiast rzeczywiście fajna drużyna, dobrze się ich ogląda, natomiast no tak remis ze Specją, remis z Cagliari. No nie są regularni. No nie są regularni po prostu. Są Janosiki, ja ten tytuł to bym... bogatym. Tak, ja ten tytuł bym dał Berardiemu. Ale na pewno piłkę, nie można o nich powiedzieć, że są biedni, bo mają bardzo bogatego sponsora. Oczywiście tam wydawało się, że jakiś czas tam może dojść do, kiedy zmarły właściciel z Quincy. No ale jego dzieci wzięły pełną odpowiedzialność za klub i nadal to funkcjonuje tak jak miało, tak jak
funkcjonowało wcześniej. Czyli jest to klub bardzo, bardzo poukładany, w którym, do którego fajnie jest przyjść, żeby się rozwijać, i oni na takich piłkarzy młodych stawiają. No tak, a też mówiło się kilka lat temu, że takich klubów nie powinno w ogóle być. Ta scena kibicowska, powiedzmy, we Włoszech, to była taka mocno antysasuolo, że oni nie mają historii, tradycji, że wzięli się znikąd, tak, i mają tylko po prostu pieniądze tego właściciela dość bogatego. Natomiast no to ile oni już są lat w Serie A? Od 2013 roku. No właśnie, długo. Zaraz będzie dekada, tak? I naprawdę coś wnoszą do tej ligi, tak? To nie jest taka Genoa z ostatnich lat, gdzie nie chce się na nich patrzeć, gdzie oni nic tak naprawdę nie tworzą. I drużynowo coś osiągają, i piłkarzy promują. Tak. Zaraz prowadzą z pierwszego zawodnika, który strzeli 100 goli w Serie A, właśnie Domenico Berardi, bo on odkąd jest Sassuolo w Serie A, to od tego czasu właśnie jest nieprzerwanie wszystkie mecze od pierwszego sezonu. Słuchajcie, na sam koniec Mariusz Brąk pyta, czy było o losowaniu Ligi Mistrzów. Było, musisz odwinąć, jest o tym na początku. To jest właśnie przewaga YouTube'a, że w trakcie sobie możesz cofnąć na początek i tam wszystko o losowaniu i o Lidze Mistrzów. Zobaczcie, że będziecie się musieli zmierzyć z kandydatami naszych widzów na najgorszych zawodników. Radul 5577, zdecydowanie najgorszym zawodnikiem rundy był Rabio. Nie wiem, co ten piłkarz robi w Juventusie. Zero liczb, na co zwraca uwagę sam Allegri. Nie da się oglądać jego gry. Ale na sam koniec o piłkarzu, którego grę się, powiem, niestety ogląda z dużą przyjemnością. Nie wybraliście go na piłkarza tygodnia, bo już właśnie chyba był piłkarzem poprzedniego tygodnia, już sporo o nim mówiliśmy. Hakan Çalhanoğlu, zobaczmy tylko takie ciekawe zestawienie Marcina, więc tobie oddaję głos. Jak bardzo Milan stracił, a Inter zyskał na tym dealu, na odejściu Çalhanoğlu? No na razie wszystkie argumenty są w tym momencie po stronie Hakana Çalhanoğlu. To, jak ten piłkarz wygląda od początku listopada, tak mniej więcej, myślę, że budzi tutaj wrażenie w każdym. Można powiedzieć, że odkąd w derbach Mediolanu podszedł do tego karnego i go wykorzystał, to od tej pory to jest zupełnie inny człowiek, całkowity lider Interu, wszystko mu wychodzi. Z kolei to też się zbiegło ze słabszą formą Brahima Diaza, bo on miał taki ciekawszy wrzesień, październik, start sezonu, a listopad, grudzień słabszy. No i teraz na razie wypada tylko pogratulować Marocie to, jaki miał po raz kolejny nos do piłkarza i że wykorzystał sytuację, w której nawet nie przygotowywał się do transferu jakiegoś zawodnika, no bo wiemy, że Hakan od początku niekoniecznie był w planach Interu, no ale sytuacja zaszła, jaka zaszła, i Marotta z dnia na dzień, można powiedzieć, zdecydował się pójść po takiego zawodnika i znowu wychodzi na jego. No właśnie, bo to też tak sporo kontrowersji wniosła ta wypowiedź, czy nawet wpis z książki Zlatana Ibrahimowicza, gdzie napisał, że Çalhanoğlu to tak skorzystał na tej tragedii Eriksena, no bo wiadomo, że co się wydarzyło, tak, no i tylko dlatego Inter się nim zainteresował, bo wcześniej nie miał żadnych ofert. Hakan podobno nie miał żadnych ofert. Też nie do końca chce mi się w to wierzyć, że on nie miał żadnych ofert, tak, piłkarz mający kartę w ręku, no pewnie tam trochę przesadził z Zlatan, natomiast no wypowiedź, ja nie wiem, czy aż tak kontrowersyjne, bo może nie powinno się mówić takich rzeczy, tak, że ktoś skorzystał na tragedii, natomiast to jest prawda. Książka po prostu musi się sprzedać też, tak, to wiadomo, i Zlatan musiał tam pewne wątki podkręcić, ale specjalnie tym bym się nie przejmował. Natomiast no, ja czekam na Çalhanoğlu, na potwierdzenie tego, że zhardział, że się rozwija, no, w europejskich pucharach, bo kiedy można było zobaczyć mecz Interu z Realem Madryt, no to jednak zawód, tak, kiedy gra na tle tej najlepszej środkowej linii od lat, Modricia, Krosa, Casemiro, no to już widać było pewne niedostatki. Nie chcę się go specjalnie czepiać, tylko właśnie chciałbym zobaczyć takiego Çalhanoğlu. Nie wiem, no bo trudno piać nad nim zachwytów po takim meczu jak z Cagliari. No bo oczywiście, no fajnie, strzelił pięknego gola, zaliczył kolejną asystę, no ale to nie jest wymiernik jego klasy. Nie, on musi pokazać to w meczu z Liverpoolem. Jeśli tam będzie takim liderem, taką fajną dziesiątką, to okej, to będzie to super transfer. Zwłaszcza, że nie będzie Barelli w pierwszym meczu, tak? Więc ten środek musi pociągnąć. Wydaje mi się, że w przypadku Hakana i wobec tego, że on już spędził kilka lat w Serie A, to właśnie takie jego występy jak w pierwszej kolejce z Genoą czy wczoraj z Cagliari, to już są takie rzeczy, które można od niego oczekiwać. I tak. To jest po dlatego prostu dla takie, mnie najbardziej wyznacznikiem dla niego były derby. Dokładnie. Gdzie on podchodzi do piłki, uderza rzut karny, gra na wysokim poziomie. Właśnie ten mecz z Romą, czy wcześniej te derby, też pod tym kątem mentalne, no bo wiemy, że w zeszłych latach zawsze mówiliśmy, że no Hakan dobry piłkarz, ale jak miękki przychodzi co do czego, to jest taki miękki, tak, niekoniecznie to dźwiga, a teraz pokazuje, że głowę ma naprawdę silną, wytrzymałą, a jeżeli tak jest, no to
to nogę ma na pewno ułożoną. I tym kończymy. Kurwa, suty. Artur Kocji pyta Michale Polu II, kiedy Football Bloody Hell, bo powinno być teraz. Otóż o godzinie 18:00 przesunęliśmy wszystko przez kolejne dwa losowania Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że reasumpcja ramówki. Właśnie, reasumpcja ramówki nastąpiła i mam nadzieję, że kiedy się za tydzień spotkamy w Kurwa Sud, to nie będziemy komentować trzeciego już kolejnego losowania, bo są protesty tutaj Realu Madryt. To bardzo przypomina wszystko akurat zakończony sezon Formuły 1, gdzie też protest trwa Mercedesa. Zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Moimi gośćmi byli Tomasz Lipiński. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze uściślę, żeby nie było takich nieporozumień, że ciekawi jesteśmy głosów, ale z całego roku, nie tylko z tego sezonu, jeśli chodzi o Calcio Bidone, czyli cały 2021 rok. Jak ktoś wam podpadł też na wiosnę, to dawajcie. Tomasz Lipiński, komentator Kanału Plus i dziennikarz piłki nożnej, Michał Borkowski, meczyki.pl oraz Marcin Długosz, acmilan.com. Dziękuję bardzo. I Super Express. Dzięki, ciao, do zobaczenia.